No siemanko, szwanko, z tej strony Dominik! Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to wszystko jest pozamykane na 12 zamków. To Vlad i Niki, 12 zamków. Me and Vlad are superheroes. Ja i Vlad jesteśmy superbohaterami. I'm super strong and I can break this door down. Jestem super mocny i mogę rozwalić te drzwi. Wait, let's open all these locks instead. Zamiast tego otwórzmy po prostu wszystkie zamki. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy super bohaterami w Vlad i Niki 12 zamków. Okej, co ja teraz tutaj widzę? Widzę Vlada. Tutaj mamy cosiks. Dobra, tutaj oczywiście 48 tysięcy zamków. Tutaj na jego rękawiczkach nic nie możemy zrobić, ale ja widzę, że tutaj też już coś możemy podnieść i tu mamy jakieś rękawiczki. Okej, tutaj najprawdopodobniej będzie trzeba wpisać jakiś kod. A okej, dobra, to jest w sumie dosyć proste, ponieważ musimy teraz tutaj zapamiętać kod, ale wydaje mi się, że to będzie tak jak kiedyś, już kiedyś to robiliśmy. Tak? O nie, ale to jak ja to mam zrobić? Tu góra, dół, prawo... No nie, góra, dół, lewo, prawo. Okej, moi drodzy, udało nam się odblokować pierwszy kluczyk. Więc ja tutaj od razu używam tego kluczyka i otwieramy. Dobra, tutaj też coś znaleźliśmy. Tutaj jest mama od Vlada i Nikiego. Tutaj w ogóle 19. O nie, czy to oznacza, to jest jakaś... O, ale to czekaj, bo ja mogę chyba zrobić tak, aby ta bomba wybuchła szybciej. I co wtedy się stanie? Uwaga, oh my god, dobra, uwaga. Czekajcie, ja ustawię ten zegar na... O! 3, 2, 1! Oj, wybuchło i mamy kluczyk! Ja myślałem, że my mamy 19 minut na to, aby po prostu rozwiązać te wszystkie zagadki. Dobra, tutaj też coś mamy, tylko to tak jakby nie działa. Tutaj, o, tutaj też coś lewituje w powietrzu, ale widzimy, że on tak jakby, no nie działa jeszcze. Dobra, chyba tutaj będę potrzebował jakiś śrubokręt. O! Okej, ale czekajcie, bo ja go muszę najpierw odkręcić, bo już tutaj widziałem, że tutaj mamy coś do odkręcania. O, załączyliśmy go i teraz... on już tak jak... On już przestał działać, ale czekajcie, on przestaje działać tylko dla... Czy on musi... Nie, no nie może tego zbierać, czekajcie, bo tutaj znowu też mamy jakiś kryształ. Czy ja... Może... Co tutaj należy zrobić? Później do tego wrócimy. Dobra, tutaj musimy też coś już wstawić. Okej. Tutaj też coś jest poukrywane. Nie, tutaj nic nie ma. A może on potrzebuje super rękawiczki? Wydaje mi się, że to chyba będzie źle do ułożenia. Widzicie? Ja to muszę później jakoś dobrze poukładać. Tylko tutaj... Dobra, to będzie najprawdopodobniej tu. To może tu, no dobra, no później zobaczymy, ile tego będziemy mieli. Dobra, tutaj też coś mamy. O nie, tutaj to będzie chyba mega ciężkie z tego, co mi się wydaje, ponieważ musimy iść tutaj kablem. Następnie tym kablem musimy iść, ale tutaj znowu jest... Oh my god, jakie to będzie ciężkie. Wiecie, dlaczego to będzie ciężkie? Ponieważ czekajcie, tutaj mamy niebieski kabel, tutaj mamy taki kabel, następnie możemy nim wrócić tutaj. No i później tutaj mamy jeszcze zielony, tylko że tym zielonym i czerwony też jeszcze mamy, więc najprawdopodobniej będziemy musieli iść jeszcze czerwonym kablem, okej. Następnie będziemy musieli zrobić tak. Tak. To nie działa. Czekajcie, bo coś się stało. O, no teraz niby mamy, tak? Ale to tak jakby nie działa. Ale mamy też jeszcze zielone kable. Spójrzcie, widzicie? Mamy tutaj niebieski, tutaj mamy zielony. I następnie tym zielonym byśmy się mogli cofnąć jeszcze w taki sposób, że ja sobie pójdę tutaj niby tym kablem i tak? Okej, dobra, udało się! Nie wiem, jakim cudem się udało, ale mamy kod 9125. Dobra, gdzie jest ten kodziks? Musimy go wpisać tu, 9125. Nie, to nie jest ten kod, a może tu? 9125, dobra, let's go! Udało nam się coś kolejnego, moi drodzy, odblokować, tylko ja nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi z tym robotem tutaj. No, za chwileczkę się dowiemy. Dobra, co tu jeszcze mamy? Wydaje mi się, że będziemy musieli poustawiać to, ale jednak nie tak. Bo tutaj musimy mieć... Okej, dodaliśmy wagę. Ale wydaje mi się, że będziemy musieli dać to... Okej, dobra, mamy taki super kolorowy kluczyk. Okej. Moi drodzy, weźmy, użyjmy ten super kolorowy kluczyk. Jego użyjemy tutaj. Dobra, patrzcie, bo mamy teraz tutaj jeszcze rękawiczki i mamy... O, telefon? Okej, czy ja muszę tutaj... Okej, dobra, czekajcie, do kogoś dzwonimy, tylko jeszcze nie wiem do kogo. O, czekajcie, bo tu jest jakiś kod, tu jest 3,
362. O my god, to jest ciężki kod. 36251. 36251. 3. Jak tutaj się dzwoniło? 3. Nie tak, nie tak. Jeszcze raz. 3. 6. 2. 5. 1. Dobra, zadziałało! Myślałem, że to nie zadziała i mamy, moi drodzy, czerwony kluczyk. Dobra, odblokujmy sobie teraz tutaj drzwi. Okej, dobra, moi drodzy, lecimy dalej. I teraz patrzcie, bo tutaj też jest jakaś zagadka, tylko o co w tym teraz tutaj chodzi, to ja nie mam żadnego pojęcia, bo... Nie wiem, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, ale czy ja mogę użyć do tego rękawiczek? Nie, rękawiczek do tego też nie użyjemy. Tutaj w ogóle, o widzicie, możemy tutaj użyć super rękawiczki i mamy, moi drodzy, pomarańczowy kluczyk. No dobra, bo spójrzcie, bo my mamy tutaj jeszcze bardzo dużo rzeczy do załatwienia. Tu jest w ogóle ten robocik, który może nam zebrać te rzeczy, ale tak jakby to nie działa, on tak jakby... Czekajcie, no bo tutaj mamy to. Czy ja muszę jeszcze raz kliknąć? Patrzcie, bierzemy... To i za... To nie działa. Syk. I zabieraj to. No to nie działa. Dlaczego to nie działa? Patrzcie, jedziemy tu. Ja chcę to sobie zebrać i to nie działa. A może na twarz sobie muszę dać? Może coś takiego? Nie no, też by było bez sensu, prawda? A może drugą ręką? Nie no, druga ręka nie dosięgnie. Bo ja to pod... OM! Nacisnąłem i ja to wziąłem. Okej, dobra, czekajcie, bo teraz... Ale ja tego nie mogę teraz zgarnąć. Złapaliśmy to? Okej, no dobra, no i mamy to. I co teraz? Bo ja teraz tego nie mogę wziąć, bo to... Teraz mam problem z tym, aby otworzyć tą łapkę. Okej. Jeden? Jeden? Jeden, siedem... Tu jest kod jeszcze. 1738. Dobra, mamy kolejny kod. 1738. Dobra, let's go. Udało nam się kolejny kod odblokować, ale to nie zmienia faktu, iż mamy dalej jeszcze 5 kluczyków do zdobycia. Jak teraz z tej ręki? No czekajcie, bo ja bym naprawdę... On mi nie chce tego wypuścić. No dlaczego? Halo? A może coś tak... Oh my god, on kluczyk mi! Aha, bo to był kluczyk! No przecież! Dobra, bo w ogóle wydaje mi się, że my tutaj coś... O! Okej, czyli możemy zmienić na noc. Okej, dobra, i wtedy tutaj coś się świeci na tych budynkach. Ja nie wiem przypadkiem, czy to jest jakiś kod. Nie no, wydaje mi się, że... O! Vlad i Niki. Czekajcie, bo coś się tutaj... Vlad i Niki. I czy my możemy... Tu jest klucz! Okej, dziękuję za kluczyk. Tu jest napis Vlad i Niki, ale czy my możemy tutaj też coś z tym zrobić? Nie no, na razie tutaj nic zrobić nie możemy. Okej, mamy, moi drodzy, kolejny kluczyk, co nie zmienia faktu, iż mamy jeszcze 3 do zdobycia. Wydaje mi się, że tutaj... A! O... Ale... Ale o co... O co w tym chodzi? Czekajcie, bo ja nie mam żadnego pojęcia, o co w tym teraz tutaj chodzi, ale muszę wam powiedzieć, że my... A! O... Ty, ale... Okej, okay, ale zróbmy może coś takiego. Okej, okay, dobra, tak. Następnie znowu musimy zrobić kolejny. Okej, okay, tuż, okej, okay, i mamy kluczyk, let's go. Nareszcie się udało zdobyć kolejny kluczyk. Dobra, bo ja jeszcze generalnie potrzebuję. Czy to się odwróciło? Bo ja mogę zrobić chyba coś takiego. To się w ogóle da odwracać? Nie no, teraz tego odwracać nie możemy, więc ja zrobię może noc. I my tutaj chyba możemy czegoś jeszcze poszukać. No tu jest to prawda napis Vlad i Niki. I to by było na tyle. Ale ja widzę, że tutaj pod spodem, no tutaj są potrzebne komponenty, które ja tak bardzo potrzebuję. Bo my tutaj też coś jeszcze będziemy mogli zrobić, ale tak jakby prądu tutaj nie było. Nie no, o! Nie no, naprawdę dostałem niebieski kluczyk, no nie. Co nie zmienia faktu, iż potrzebujemy jeszcze tutaj te komponenty, które są pod tą lampą. Ale czekajcie, może ja już tutaj mam dużo komponentów, aby to wszystko działało. Aha, czy ja mogę tutaj wszystko przesuwać? Może tutaj? Dobra, tu już to kręci. To się tutaj nie zmieści. Dobra, no niestety to też tutaj nie prowadzi do tego, że to się będzie kręciło, ale dobra, mamy coś takiego, więc wydaje mi się, że będę musiał chyba dać ten tutaj, nie mogę tego tutaj dać, no ale to by było idealne chyba. Okej, dobra, mamy! Okej, dobra, wyjeżdża tutaj kluczyk, dawaj mi ten kluczyk. Moi drodzy, mamy ostatni zamek, cyk, proszę bardzo, i otwieramy wrota, wow!
Tu jest samochód Batmana. Hooray, we did it. Udało nam się. But knocking the door down wouldn't have been more interesting. Ale nie byłoby tak interesujące, jakbyśmy uderzyli po prostu w te drzwi. Dobry moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję, jesteście po prostu mega. Pozdrawiam, jeżeli chcecie więcej Vlad i Niki. Zostawcie koniecznie 1000 łapeczek w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, Nick, cześć.